Cześć, dzień dobry. Na dworze dzisiaj pochmurno i deszczowo, a to oznacza tylko jedno. Ostatnim razem jak był deszcz, zabrałam się za nagrywanie filmiku dotyczącego przeglądu moich roślin doniczkowych w mieszkaniu. Dzisiaj też pada, więc biorę się za wsadzanie moich ukorzenionych hoi. Mam tutaj dwa opakowania 5-litrowe podłoża przeznaczonego specjalnie do hoi i 13 nowych sadzonek ukorzenionych, które jakiś czas temu do mnie przyszły jako cięte sadzonki do ukorzenienia i obawiam się, że te 10 litrów może mi nie starczyć, więc jeszcze wynalazłam w szufladzie troszkę leczu łzy, powiedzmy 1/3 opakowania, więc jeżeli mnie styknie tego podłoża, to będę sadzić leczu łzy, trudno. Już tak na siłę troszkę wykombinowałam 13 doniczek produkcyjnych. Ja nie sadzę w zbyt wielkich doniczkach, ale też nie tych najmniejszych. Mam tu dwie takie produkcyjne. One są malutkie, chyba szósteczki. Tak mi się wydaje. Piszę tutaj? Nie, 9 cm. Ale i tak są malutkie. No ale trudno. Więcej doniczek produkcyjnych nie mam. Więc muszę wsadzić w to, co mam. Jeszcze zostały mi 3 do ukorzenienia. Trochę z mojej winy są nieukorzenione jeszcze, bo zaplątały się pomiędzy innymi choinkami i nie miały za bardzo dostępu do odpowiedniej ilości wody, tylko czubeczki były zanurzone w wodzie, więc zostają jeszcze na jakiś czas w wodzie, w zwykłej wodzie z dodatkiem węgla aktywnego, żeby mi się ukorzeniły. A tu te pozostałe będę sadzić do tego, co mam. No i koniecznie muszę zamówić sobie albo dorwać gdzieś kolejne doniczki produkcyjne. Mam 13 sadzoneczek. Troszkę mi zeszło, zanim znalazłam wszystkie nazwy i daty, kiedy je pokupowałam. Bo ja zawsze na doniczkach produkcyjnych zaznaczam sobie już po wsadzeniu, kiedy daną sadzonkę otrzymałam i kiedy wsadziłam ją do podłoża. Pokażę Wam sadzoneczki. Zobaczcie, jak ładnie się wszystko ukorzeniło. Porządne korzonki mają. Zajęło im to mniej więcej miesiąc czasu. Bo tu jest partia, kiedy roślinki kupowałam 20 czerwca i bodajże 14. Wszystkie przez ten niecały miesiąc się pięknie ukorzeniły. Tu mam hoje Kerry. Przelecę może Wam tak teraz na szybciutko. Te, które mam do wsadzenia, jest tego troszkę. Hoja Kerry. Ja wzięłam, odcięłam listek z tej najmłodszej mojej choinki Kerry i spójrzcie, ma stożek wzrostu i próbuje wypuścić nowy list. Kolejna to choja Bangkok Red. Ona wybarwia się, jak sama nazwa wskazuje, na czerwono. Następna to Finland Soini EPC 774. Tak wygląda. Korzonki ma takie. Kolejna to Minibel. Zastanawiałam się, czy by nie pociąć je na dwie sadzoneczki, bo tutaj na tej łodyżce jest dość długa przerwa między nimi, ale nie. Wsadzę do doniczki taką, jaka mi przyszła. Ma takie podłużne, cienkie listeczka. Kolejna to Akuta albo Marginata z takim wybarwieniem na brzegach listków. Jasnym. Następna to Natalii. Przyszła do mnie z dość długim pędem. Natalii ma to do siebie, że na obrzeżach listków tworzy się taki czarny margines. Nie wiem, czy tutaj będzie widoczne. Światło, sami wiecie, jakie dzisiaj jest, bo deszczowo jest na dworze, więc za bardzo tego nie widać. O, może tutaj widać. Ona ma dwa pędziki, z których wypuszcza kolejna listka. Meredithki GPS 1102. Spójrzcie, jaki ogromny liścior. To wybarwienie tego liścia, takie jasno-limonkowe, bardzo mi się podoba. Jest to taka soczysta zieleń. No i nerwy ma po sobie ciemno-zielone. Pięknie to wygląda. Przyszła z malutkim ogonkiem, ale korzonki całkiem fajne wypuściła. I przechodzimy do kolejnego krzesła, bo jak widzicie, wszystko sobie ułożyłam tutaj na krzesłach, popodpisywałam, żebym się nie pogubiła tak do góry nogami, ale chciałam Wam pokazać liście.
też w słońcu wybarwiają się na czerwono. Jest to hoja Russell. Ukorzeniła się mega. No i zaplątała się w pozostałe te nieukorzenione sadzoneczki. Tamte dzięki niej jeszcze nie zdążyły mi się ukorzenić tak, jakbym chciała. Kolejna to Pelagiorum. Też ma taki podłużny listek. I co najfajniejsze, w wodzie wypuściła tutaj obok kolejny. Także taki liścior urósł mi już w trakcie ukorzeniania. Taki podłużny też spory liść. Archoboldiana to kolejna hoja. Jak widzicie tutaj ta akurat na przykładzie. Przyszła do mnie 20 czerwca. Dzisiaj mamy 17, idzie do podłoża. Ma bardzo ładne, długie, zdrowe korzenie. Liście też są w miarę długie. Zobaczcie, w porównaniu z moim paluchem. I kolejna to Flavida. Ładne korzonki. Nie zwracajcie uwagi na te czarne kropeczki na końcach korzonku, bo to po prostu węgiel aktywny. Jak wyjęłam z wody, jeszcze nie oczepywałam i oczepywać nie będę. I tutaj ona też ma potencjał swój do wybarwiania się na czerwono. I jeszcze chyba jedna, a może dwie. Tak, jeszcze dwie hojki. Vibergi z takim spleszem. Ona ma taki splesz jasno-różowy. Teraz oczywiście jest światło takie, jakie jest. Nie widać tego, chociaż taki bleciutki róż gdzieniegdzie widać. Ostatnia to hoja Tequila. Też ładnie mi się ukorzeniła. I tendencję również ma do wybarwiania się na czerwono. Ładne unerwienie. Podobają mi się takie zarysowane nerwy w liściach hoi. No i tyle mam do wsadzania. Coś sobie muszę podłożyć na podłogę. I zabieram się za wsadzanie. Podłoże do hoi można sobie skombinować samemu. Wystarczy kupić odpowiednie składniki. To tutaj zamawiane z Urban Jungle. W swoim składzie ma ziemię kompostową, tor kwaśny, torf odkwaszony, chipsy kokosowe, perlit, keramzyt, piasek, węgiel aktywny i nawóz. Podłoże z Urban Jungle dedykowane hojom, peperomiom i zamiąkulkasom. Mieszanka od środka wygląda w ten sposób. Są tutaj odpowiednie proporcje, więc ja już nie zastanawiam się, z czego ile dać, tylko zwyczajnie sypuję do doniczek i sadzę roślinki. Oszczędziłam Wam czasu na moje wsadzanie hojek do bigosu. Została mi ostatnia, Bangkok Red. Nie minęła godzinka, a jestem przy ostatniej hoi. Scalone ze sobą ma te korzeńska. Nie wiem, zastanawiam się, czy wsadzić ją do bigosu, czy do lechuzy. Chyba jednak pójdzie do lechuzy, bo mam maleńką doniczkę, tą dziewiąteczkę, więc w razie czego łatwo ją będzie kiedyś przesadzić do większej. To Bangkok Red została wsadzona do lechuzy i spójrzcie tutaj, co dzieje się na samym dole. Zauważyłam przy wsadzaniu, że ona już podejmuje wzrost, puściła stożek wzrostu tuż obok tego głównego. O, teraz to chyba widać. No i mamy to 13 nowych hojek wsadzonych do podłoża. Teraz mogą już na spokojnie sobie rosnąć. Czego mi tylko brakuje? Brakuje mi w tej chwili doniczek produkcyjnych i osłonek na doniczki. Sporo mi jest potrzebnych. Powolutku będę sobie dokupywać. Jeżeli zapytacie, co wolę, czy lechuzę, czy podłoże ziemne, to powiem Wam, że ja bardziej jestem przekonana do bigosu. W lechuzie mam wrażenie, że te sadzoneczki się gibają. Ja kupiłam tutaj kubeczki. Dużo osób wsadza w nie małe sadzoneczki, ale ja do tych kubeczków plastikowych nie jestem w ogóle przekonana. One mi się przewalają, przewracają, także ja wolę sadzić hojki w podłoże do doniczek produkcyjnych. Wiadomo, takie kubeczki są jednak bardziej ekonomiczne, bo jednak tej lechuzy na przykład wchodzi zdecydowanie mniej niż do doniczki produkcyjnej,
ale ja jednak wolę mieć spokojną głowę, nie denerwować się, mieć porządek, że ja jestem zwolenniczką zwyczajnie doniczek produkcyjnych i przeważnie wsadzam je do dwunastek. Te mniejsze mam na takie mini sadzoneczki, tak jak na przykład choja Kerry, jednolistna. Ona będzie długo rosła. Wiadomo, chojki nie potrzebują zbyt wiele miejsca. Im mają ciaśniej, tym lepiej. Bigos tak zwany. Niby też jest luźną mieszanką różnych składników, ale jednak mam wrażenie, że te sadzoneczki lepiej trzymają się w takim podłożu ziemnym niż w lechuzie. Wydaje mi się, że w lechuzie zdecydowanie łatwiej prowadzić sadzonki, bo jednak w podłożu ziemnym trzeba mieć wyczucie, żeby rośliny nie przelać ani nie przesuszyć. Cieszę się, że dzisiaj udało mi się wsadzić te moje wszystkie choje. Zszedł mi ten worek lechuzy, który miałam, tą końcówkę, 1/3, no i całe 5 litrów opakowania Bigosu. Ta Illagiorum też podjęła już fajny wzrost we wodzie. Miałam obawy, czy wsadzać ją do podłoża ziemnego, czy do lechuzy lepiej, ale ryzykuję i wsadziłam ją do Bigosu, do doniczki już docelowej. Nawet dałam jej w nagrodę osłonkę, że tak ładnie mi rośnie. Ma tutaj maleńki listek. Mam nadzieję, że sadzoneczki oswoją się z nową miejscówką. Muszę zrobić miejsce na 13 nowych choi. Ja już Wam dzisiaj dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki filmik dotyczący choi. Nie chciałam Was zanudzać i nagrywać to, jak wsadzam poszczególne choje. Wolałam Wam pokazać już efekt końcowy. Także tak to wygląda. Do następnego razu. Papatki.